Patrzmy chociaż na sprawę, która nas tutaj niezwykle dotyczy. Dotyczy wszystkich rolników w Polsce, ale naszych rolników tu w województwie lubelskim szczególnie. Za chwilę będzie dotyczyła producentów owoców miękkich, których tu nie brakuje w powiecie krasińskim, jak wiecie, tak samo dobrze jak my. Mam oczywiście na myśli sprawę ukraińskiego zboża i wszelkich innych produktów, które w sposób bezcłowy, które zdjęto w czerwcu ubiegłego roku, napłynęły w sposób absolutnie niekontrolowany do Polski. Nie pomagały żadne apele, żadne prośby. Dopiero protesty rolnicze, wygwizdanie ministra Kowalczyka doprowadziły do tego, że ta władza zaczęła się zastanawiać nad czymś, o czym my jako PSL już alarmowaliśmy w czerwcu ubiegłego roku. W lipcu to klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył odpowiedni projekt ustawy o tym, aby wprowadzić kaucję na każdą tonę wwożonego zboża i innych rzepaku, kukurydzy na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Nie chciał PiS z tego skorzystać. Nie widział problemu. Mało tego, minister rolnictwa namawiał rolników, żeby przetrzymali zboże, bo cena na jesień będzie wyższa. To geniuszy, już o jednym geniuszu intelektualnym i ekonomicznym tutaj kolega marszałek mówił z NBP, w cudzysłowie oczywiście. Ten był drugi. Wprowadził w nieprawdopodobne kłopoty polskich, lubelskich rolników. Nagle okazało się, że można zamknąć granice. Nagle okazało się, że robi się wielki szum, że Unia Europejska jest winna. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć, kto odpowiada w Unii Europejskiej za europejskie rolnictwo. No, odpowiada człowiek, którego wskazał rząd PiS-u. Pan Janusz Wojciechowski. Jak wiecie doskonale, on jest komisarzem do spraw rolnictwa, który nie ma żadnej pozycji, chciałem wam powiedzieć. Stracił całkowicie szacunek. Nikt się z nim nie liczy w tej Brukseli. Nie ma nic absolutnie do powiedzenia. A jak była debata na temat spraw rolniczych w Parlamencie Europejskim, to nie przyszedł. Musiała przyjść na niego pani komisarz irlandka, pani McGuinness, która z rolnictwem nie ma nic wspólnego. Ona miała więcej odwagi, żeby stanąć i zmierzyć się z tym problemem, a nie pan Janusz Wojciechowski. Często wypomina się nam, że były członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. I ja często mówię o tym, i wszędzie o tym mówię publicznie, i w każdym medium jak idę, że tak, to prawda, był członkiem PSL-u, my go doskonale znamy. On był dobrym sędzią, był niezłym szefem Najwyższej Izby Kontroli. Ale my w PSL-u wiemy najlepiej, że na rolnictwie to on się absolutnie nie zna. I takiego człowieka postawiono tam, aby zajmował się i dbał o całe europejskie i polskie rolnictwo. I teraz wskazuje się nam winnych na Unię Europejską. Wszyscy są winni. Wszyscy. Wszyscy są winni. Robi się wielką akcję propagandową zamykania granicy, robienia różnego rodzaju akcji z kilkoma innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. I w tym samym czasie, kiedy ta władza tutaj to robi, wszystkie te akcje propagandowe, to miesiąc temu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego głosujemy zniesienie ceł na wszystkie produkty rolne pochodzące z Ukrainy. Wszystkie bez wyjątku. Głosujemy w Parlamencie Europejskim przedłużenie zniesienia ceł na kolejne 12 miesięcy. Bo teraz w czerwcu kończyłby się ten zakaz, to bezcłowe sprowadzanie towarów z ubiegłego roku. I wiecie, co zrobili wszyscy bez wyjątku posłowie do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości? Wszyscy bez wyjątku. Wszyscy bez wyjątku podnieśli rękę i zagłosowali za. Wszyscy. Wszyscy zgodzili się na to, żeby maliny, porzeczki, jabłka, wszystko, co tutaj produkujemy, szczególnie na ziemi kraśnickiej, przyjechało tu w całkowitej, dowolnej ilości. Nie wiadomo, czym opryskane, nie wiadomo, czym nawożone, gdzie była kontrola sanitarna tych zbóż, które były tutaj wwożone.
Przecież to, że się zdejmuje cła, nie oznacza, że trzeba zdjąć kontrolę skarbową, celną i fitosanitarną. A tak się stało. Wszystko jest robione po to, aby przykryć ich nieudolność w zarządzaniu państwem, drożyznę, inflację, żeby przykryć takie sytuacje, które dzieją się z azotami puławskimi. W ubiegłym roku, tylko w ubiegłym roku, Azoty Puławskie za pierwsze trzy kwartały zarobiły ponad 900 milionów złotych. Za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku. Na kim oni zarobili te pieniądze? No na kim? Na rolnikach. Bo na kim przecież? Kiedyś, w poprzednich latach, kiedy była najlepsza koniunktura gospodarcza, Azoty zarabiały o 100 milionów złotych rocznie. Wtedy mówili mi pracownicy zakładów, którzy pamiętają te bardzo dobre czasy, że korki od szampanów strzelały w gabinetach prezesów, bo były pieniądze na podwyżki, na inwestycje, wszyscy się cieszyli. A oni zarobili ponad 900 milionów, 10 razy więcej w 3 kwartały. I zrobili to na Polakach, na polskich rolnikach. Nie dali im możliwości sprzedać zboża, swoich płodów, a jednocześnie zmusili ich do wzięcia nieprawdopodobnie drogich kredytów dzisiaj, żeby kupili po horrendalnie wysokich cenach nawozów.